Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt (2, o współrzędnych 2 minus -4. Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe w funkcji f. Osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu. Oś symetrii jest to taka linia, która rozetnie nam, tak jakby wykres, na dwie identyczne części. Tutaj będzie chodziło o tą linię. Ta linia dzieli nam wykres na taką część i na taką część. I te dwie części to są części identyczne, tylko że to są tak, jakby odbicia lustrzane. Lustrzanie, one są identyczne, te dwie cząstki. Zatem osią symetrii jest ta linia. Punkty leżące na tej linii zaraz zobaczymy sobie, jaką mają cechę wspólną. Ten punkt ma współrzędne 2,4. Inny punkt leżący na tej linii to jest ten punkt. On ma współrzędne 2,1. No na przykład ten punkt jeszcze leży też na tej linii, on ma współrzędne 2 minus 2. Punkt 2 leży na tej linii, on ma współrzędne 2 minus 4. No i to już wystarczy. Tu już widzimy, że tutaj zawsze pierwsza współrzędna jest równa 2. A pierwsza współrzędna to jest współrzędna xowa. W każdym z tych punktów leżących na tej osi symetrii mamy warunek taki, że x jest równy 2. I to będzie nasza odpowiedź. Takie coś mamy w odpowiedzi D. To jest poprawna odpowiedź.